Cześć, hej, siemano ludziska, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagramy w Gothic 3 Zmierzch Bogów. Witam was w kolejnym odcinku, jesteśmy w Gocie, no i w tej Gocie będziemy musieli jeszcze troszeczkę zamieszkać, zaczekać, poczekać. Oczywiście wyciągnę sobie mój super kostur, ponieważ tak będę się lansił. Siema, siema mieszczaninie, widziałeś jaki mam zajebisty kostur? No stary, no zobacz, zobacz, gdzie idziesz, nie uciekaj, no zobacz na mój kostur, chyba nie jest wart. O, wojowniku, wojowniku, widziałeś jaki ma zajebisty kostur? Patrz, no zobacz, no, gdzie idziesz? Kurde, wszyscy mnie olewają, nikt nie chce podziwiać mojego kostura. Słabo. Nie, oczywiście żartuję sobie, cześć ludziska. Tak, w dzisiejszym odcinku zbierzemy hajs, weźmiemy, zniszczymy obóz z orkami i zobaczymy, co tam z tym czarnym magiem się może uda wykombinować. Najważniejsze są aktualnie zebrać hajs i zbić orków, więc może zajmijmy się najpierw orkami, ponieważ to jest trochę bliżej. Ja się pójdę przekimać, ponieważ widzę, że nie mam pełni many, a pełnia many mi się przyda, znaczy full many, ponieważ no idziemy się bić z orkami, więc to może być różnie. Okej, do poranka oczywiście. O nie, pada deszcz, bez sensu. No trudno. I tak, moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem widziałem, że ktoś mi napisał bardzo ważną uwagę, ponieważ jest regeneracja many i ona wymaga, żeby mieć 200 prastarej wiedzy, a my aktualnie mamy 61, także będziemy musieli jeszcze długo, długo poczekać na tą regenerację many, dlatego nauczymy się dzisiaj jeszcze jakiś speli i troszeczkę na przykład właśnie tej prastarej wiedzy dopakujemy. Bo i tak nie ma co na razie czekać na tą regenerację many, kupimy dużo mikstur po prostu, bo mamy ile hajsu? Czekajcie, 66 tysięcy niby, ale za chwilę pójdziemy na orków, to trochę więcej powinno nam skoczyć. Boris, nie możemy go wziąć, szkoda, trudno, będziemy musieli sami chyba sobie poradzić z tymi orkami. Oni są podobno gdzieś przed tą, gdzieś tutaj, niedaleko, przed rzeką chyba. Ten obóz, chyba gdzieś tutaj po prawej albo po lewej stronie. Tylko musicie niestety się przyzwyczaić, że będzie się przycinało. Nie wiem dlaczego, ale... O, chyba to jest ten obóz. No, nie wydaje się on jakiś mega tutaj trudny będzie do pokonania. Zrobimy zapis. Trochę wkurzający jest ten szum po prostu deszczu tutaj w Gothicu. Bo mnie zagłusza i w ogóle wszystko. I muzykę i ten... Czekajcie, może da się to jakoś przyciszyć? Dźwięki. Otoczenia może? O tak, otoczenie. Dobrze, przyciszmy, bo nie potrzebujemy aż tyle. O, super. I teraz taki lekki szum będzie idealny. Okej, sami wojownicy, czterech wojowników. Szkoda, że mam tylko kulę ognia, załatwiłbym ich z czegoś innego, no ale trudno. To zaczynamy w takim razie rzeź. Możesz przestać. Nie, przestanę. Muszę was pokonać, panowie. No przecież stoję w miejscu. O, bym dostał. Dobra, uwaga, musimy zrobić mały manewr wymijający. Okej, kolejny pan. O, jeszcze jeden cały wojownik został. Czekajcie, on się zamachnie, czy nie? No zamachnij się, stary. No, czekam. Okej, machnął. A nie, w sumie dobra. Pokonamy go w sumie z zwyczajnych pocisków, tak jakby, ognistych. Jeszcze jeden strzał. Dobrze, udało się. Zniszcz obóz orków. Jak widzicie, udało nam się zadanie. Awans na kolejny poziom. Wow, szybko idzie w sumie z tymi awansami. Oczywiście z nich zbieram co tylko mogę, ponieważ no hajsik mi się przyda strasznie, bo wiem, że już niedługo ten hajs będzie mi potrzebny, to w hurtowych ilościach dosłownie. Dobra, więc obozowisko zniszczone, mamy awans za kolejny poziom, to pójdźmy zebrać jeszcze pieniążki do Geld, do Silden teraz. Więc do Silden teleport jest hukiem, hyc i lecimy. Magiczne tambury, no i poszli. Okej. W takim razie udało nam się zabić orków. Niestety trzeba było ich wykończyć. Tego wymaga fabuła w sumie, więc no niestety. Okej, idziemy do miasta. Pójdźmy może spać, ponieważ chciałbym odnowić trochę many. Może deszcz przestanie padać, będzie przyjemniej. Okej, tu widzę łóżeczko. I zobaczymy jeszcze kogo musimy znaleźć. Kto jeszcze nam wisi hajsik. Okej, no to śpimy znowuż do poranka. Oczywiście... Widzę, że deszcz dalej pada, niestety, cały dzień ponad padało. Okej, od kogo musimy wziąć pieniążki? Oddaj pieniążki. Meryl, Dylan, Boris, Cornelius, Anton i Barnabas. Okej, Nissin, chyba ty nie. Czyli po prostu będziemy biegać po ludziach, którzy mają imiona i będziemy od nich brać pieniążki. Tutaj jest jakiś cwaniaczek, Kunz.
Z Kunzen możemy handlować. O, on ma jakieś bronie różne i w ogóle. Ma nawet orkowe kusze, jakieś coś. Nie, nie potrzebujemy tego. Trzeba znaleźć ludzi. Okej, stara skrzynia zebrana. Trzeba znaleźć ludzi, którzy wiszą hajs i wtedy no, będziemy mogli... O, chwila, przecież tu jest właśnie posąg Innosa. Będziemy mogli się nauczyć nowych speli, więc fajnie. Okej, światło, zdrowienie, leczenie. Niekoniecznie. Tutaj na przykład deszcz ognia. O, wypędzenie zła. Fala płomieni, przywołanie ognistego miecza. Deszcz ognia mi się strasznie dobrze kojarzy. Czy ja będę mógł się takiego deszczu ognia nauczyć na przykład? Nie jestem na to gotowy. Prastara wiedza musi wzrosnąć o 189. What? Czemu? Co to jest fala płomieni? Nie znam chyba tego. Nie jestem na to gotowy. O matko, to aż tyle wszystko kosztuje tej prastarej wiedzy? Wow, w takim razie nie będę mógł na razie się nauczyć niczego fajnego. Ale bez sensu. Wytrzymałość, magiczną moc. A to magiczna moc, czyli mana. Moc życiowa, wytrzymałość. Musimy się prastarej wiedzy nauczyć. A na przykład, nie wiem, na przykład meteor. Nie jestem na to. O, 179, Jezu. Polecenie? Co to ma być? Nie jestem na to. Nie słyszałem o czymś takim. A, przywołanie ognistego miecza. No, świetnie. A nie, brakujący czar, bo to trzeba było. Okej, okay. Czyli, jak widzicie, aktualnie niestety nie możemy za dużo. Muszę się prastarej wiedzy nauczyć, to u jakiegoś maga zrobimy. Dużo muszę się nauczyć tej prastarej wiedzy, nie wiedziałem, że to aż tyle trzeba. Cześć, Galbrand. Kowalstwo, możesz mi coś o niej powiedzieć? Nie, nie chcę nic od niego. Okej, okay, czyli po prostu tutaj nie ma. To oni będą siedzieć w tym obozie, tam bardziej, o właśnie tu po lewej stronie. O mój Boże, ale tego było. Okej, okay, Rit albo Mary. O! Co cię tu znowu sprowadza? Muszę cię ostrzec, że nadal się nie zmieniłem. Przyszedłem po podatki dla Anoga. Co? Wojownik został poborcą podatkowym? Żal mi cię. Żal mi cię. O Jezu. Proszę, weź moje złoto. Rozstanie z nim jest przez co na pewno ty mniej bolesne niż to, przez co ty przechodzisz. Ale chamsko, jaki tekst. Czy kiedykolwiek? Czy zrobiłeś co cokolwiek? Ty zrobiłeś, przyjacielu? Zostaw mnie. Co ty zrobiłeś? O! Ale beźbym... Jesteś pewien, że wojna się skończy? O. Zawsze tak by. Dobra, dobra, mniejsza z tym, ale on w ogóle wątpi w to, że Bezi cokolwiek zrobił. On zrobił najwięcej ze wszystkich. Ale to już tam mniejsza, niektórzy po prostu nie znają. Obert? Obert nie może, no to się. To się. Możesz trochę szybciej zakończyć tę wojnę? Chciałbym złapać trochę snu. Jaki tekst? Miłego dnia! Jaki tekst w ogóle, ale chamsko. Ej, ja w tej grze to co chwilę takie teksty lecą, że to nie wiadomo czasami, czy się śmiać, czy płakać normalnie. Okej, okay, Barnabas, dawaj hajs. Przyszedłem po podatki dla... Co znowu? Zmuś mnie! Jeśli chcesz. Chodź tu! O Jezu, znowu muszę się z nim bić, ale bez sensu. Czemu ja się zawsze muszę ze wszystkimi bić o jakieś rzeczy? Dobra, Barnabas, my się już kiedyś spraliśmy i to ostro, więc myślę, że tym razem też nie będziemy mieli problemów. O, ale mnie dziabnął cwaniak. Okej. Okay. Barnabasie! Umieraj! No umieraj, mówię! Dobrze. Okej, okay, Barnabas właśnie dostał ze swoje. Ponieważ musieliśmy go zmusić i oczywiście nie ma nic więcej w nim. Okej, okay, ja tu wszystko chyba już mu obgrabiałem, tak w ramach rekompensaty za bitkę. Okej, okay, więc poczekamy aż Barnabas wstanie, to jest jakiś handlarz. O, paczka z bronią, chyć! Ha, już nie ma paczki z bronią. Dobra, dawaj Barnabasie, wstawaj, nie mamy całego dnia, musimy zebrać te podatki i oddać je w odpowiednie ręce. Albo sobie zabrać, hoho, i nie przejść gry. Nie, to było głupie. Okej, okay, Barnabas, no, wstawaj. O, siema, dawaj hajs. A teraz, przyjacielu, dasz mi pieniądze, czy mam cię dalej przekonywać? Dobrze, dobrze, masz. Masz złoto i zostaw mi spokoju, super. Barnabas bardzo jest na nas wkurzony. Okej, okay, od kogo my już wzięliśmy pieniążki? Tak, nie to, to. Anogowi. Zaraz zobaczymy, więc tak. Mamy pieniążki już od Dylana, Borisa, Inoga. Nie, i noga nie chyba. Chwila. Barnabas, Meryl, Boris, Dylan. Aha. Dylan, Boris, Meryl. Jeszcze Cornelius i Anton, o ile dobrze widzę, ale nie jestem pewny. Cornelius i Anton. Gdzie oni mogą być? Kto to w ogóle jest? Cornelius i Anton. Nie wiem. Tu jest jakiś Evert. Ja mam problemy zawsze z znalezieniem ludzi. Griswold. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. No, mam, mam. Więc dlatego biegam i szukam ludzi.
Okej. Okay. A, Cornelius to był przecież mój ulubiony ziomuś. Mój ulubiony ziomuś. Czyli ziomuś, który mieszka tutaj. Ciekawe, co nam teraz powie na temat podatków. Siemanko. Przyszedłem po podatki dla Anoga. To jest mój... Witaj! Wyglądasz znajomo. No raczej. To ode mnie dostałeś pokrzywy. Naprawdę? O bogowie! Udało ci się nieźle wyrosnąć. No cóż, miłego dnia. Jaki tekst. Dobrze, ruszam zatem. Jaki tekst, udało ci się nieźle wyrosnąć. A będzie ciągle przecież taki sam. O ja, Jezus Maria. Okej, okay, mieszczani. Anton, to od ciebie mam hajs wziąć? Tak. Przyszedłem po podatki dla Anoga. Co? Nigdy wcześniej nie płaciłem podatków. Cóż, dobrze masz, okej. No to super. Czekajcie, to jest ciężka skrzynia. Ja jak ją otworzę, to oni mnie wszyscy zabiją chyba. Nie wiem, czy to sprawdzałem, ale chyba już sprawdzałem i czuję, że tak. Zresztą można się zapisać i sprawdzić drugi raz. Nie zaszkodzi. A tak to zawsze ciężka skrzynka. Szkoda, że te ciężkie skrzynie są takie ciężkie do zdobycia czasami. No, nie wiem, czy chcę ryzykować. Może jakbym miał masowe uśpienie. Jezus, krowa, zaglądałem przez okno. Dzień dobry, panie Robinie. Siema, krowo. Właśnie, przecież to było zadanie z tymi krowami. Ale nie zrobię go, bo tu jest ten cwaniak, co pilnował te krowy. O, tu jest ten cwaniak, co pilnuje krów. Zajmij się swoimi sprawami. Ej, czekajcie, bo ja jeszcze nie wziąłem hajsu chyba od wszystkich, bo mi zadania. Okej. Okay. Ludność. Meryl, Dylan, Boris, Cornel. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Musi być. Okej, więc jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Czyżby? No przecież chyba od wszystkich już mam hajsik. Pewnie chyba trzeba oddać je po prostu już i tyle. Dobrze, w takim razie chodźmy oddać pieniążki i będziemy mieli zrobione chyba wszystkie zadania, które są potrzebne, aby zakończyć te zadanie główne. Okej, więc tak, wracamy do Gelden i tam oddamy te kościki i powinniśmy już móc zrobić dalej w krok w fabule, dosyć duży w sumie. Więc dobrze, idźmy zatem i oddajmy wszystkie już zadania. Chociaż o tym czarnym magu nie wiem, czy to musimy sprawdzać specjalnie, ale to zadanie o czarnym magu nie dostaliśmy od Inoga, więc myślę, że nie będziemy musieli tego robić. Więc witaj Inogu. Masz już jakieś informacje o magu? Witaj w Inogu. Mój brat nie cieszyłby się z opóźnienia. Aha, informacje o magu. Zdaje mi się... Dobra, więc obóz został zniszczony. To straszne, że rozwijasz swoje słabości, a nie talenty. Brytania potrzebuje zmian, dobra. Aha. Interesujące. Dobrze, więc w takim razie nie zabraliśmy chyba jeszcze hajsu od wszystkich. Zastanawiam się, od kogo nie wziąłem tego hajsu, czekajcie. A to Anogowi trzeba zanieść hajs, okej. Okay, więc wróćmy do Geldern, bo on siedzi w Geldern chyba. Do Silden, do Silden idziemy. O kurcze, widzicie? Prawdopodobnie pomyliłem ludzi. Kurcze, to ja nie wiedziałem, że te podatki to są właśnie tam. Od tego typa tutaj. No nic, pójdziemy oddać się pieniążki tu. Jeszcze z tym czarnym magiem, jak słyszeliście, będziemy musieli chyba zawalczyć. To mnie troszeczkę niepokoi, ponieważ nie jestem pewny co do tego zadania z czarnym magiem. Ale okej, no zobaczymy zresztą. Dobra, Anog. Gdzie jest mój brat? Mam wieści. Moi informatorzy twierdzą, że oberżysta Anton może ukrywać szpiegów orku. O, to ciekawe. Musisz zginąć, jeśli to prawda. Tak jeszcze mówię, jak on może oddychać po Myrtany. Boże, musi jakie teksty. Zginąć, jeśli to prawda. Takie szumowiny jak on nie mogą oddychać powietrzem Myrtany. Zgadzam się z tobą. Jego żona pomoże nam poznać prawdę. Rozumiem. Dlaczego jego żona? Nigdy nie znałem bardziej lojalnej osoby. Mogę liczyć za podstawę jej lojalność. Okej, w takim razie musimy ją przesłuchać. Gdzie jest znajdę? Gospodzie. Ona cię nie zna. Nie zaufa ci. To złe czasy i nie... Nie może nikomu ufać. Że nasi pobratymcy sobie nie ufają. Zgadza się. Z dziwnego. Mam nadzieję, że twa obecność to zmieni. Okej. Nie miej nadziei. Uwierz, okej. Okay. Mniejsza z tym. Mam podatki. Chwała Inosowi. Super. A gdzie jest mój brat? No jeszcze nie przyszedł. Czas nie czeka na orków. Ani na Inosa. Przysięgam, że rzucę twojego trupa i twego brata ścierwojadą. Boże, co za teksty. Ja nie wierzę. Dobrze, ruszam w drogę. Okej, okay. Zaprowadź żonę Antona do Anoga. Okej. Okay. Musimy iść porwać tą żonkę, co tam się, za przeproszeniem, puszcza troszeczkę z niektórymi typami. Znaczy, może nie puszcza, ale ją zgwałci i to już w ogóle jest OP, nie?
Nie, naprawdę, tutaj w ogóle Gothic 3 jako masakra, to jest... Co to w ogóle za ten? Co tu się dzieje w tej grze? To jest niesamowite, takie rzeczy. Okej, okay, to jest ta laseczka. Izabel, chodź za mną. Jesteś wojownikiem? Nie! Można tak powiedzieć. Jestem magiem. Wyglądasz na kogoś silnego. To o tobie słyszałam? Nowy król? Nie, to nie ja. Dobrze. To już mnie tu wyrywa, nie? Nieźle. Nie wiem, żartuję oczywiście. Ale takie trochę dziwne ma podejście. Facet jakiś obcy do niej podchodzi, a to już mu komplementy prawi, coś tam ten. Ach, chyba to jest jej wina, że została porwana do łóżka siłą z Barnabasem. No ale nic, no mnie do tego nic nie jest. Ja tylko robię tutaj. Ja tu tylko sprzątam i zamiatam jak ten biedny mieszczanin. Gdybym miał miotły, to bym ci pomógł, ale nie mam, bo chyba sprzedałem wszystkie miotły. Okej, okay. Już przyprowadziłem ci tą laseczkę. Zrób z nią co tam chcesz, nie wnikam, przyszła żona. Wyśmienicie. Zostaw nas, chcę ją sam przesłuchać. Będzie czuła się bardziej komfortowo. Dobrze. No nie wiem, czy mogę ci zaufać. A, no super, to se pogadali. A nie, dobra, okej. Okay. A jak bym został tutaj? O, chyba coś gadają. Tak. Tak, właśnie pogadali, no i pogadane. O Jezus, no to naprawdę się nagadali, nie powiem, że nie. Dobra, ludziska, to co, lecimy w takim razie do Trellis chyba. Miałem gdzieś teleport, tak? Do Trellis, idziemy z tym czarnym magiem obczaić sytuację. Chociaż nie mam zielonego pojęcia, jak rozwiązać sprawę z tym czarnym magiem. Ja najchętniej to bym po prostu gościa zbił. Jak właśnie jabłko, ja! I zabrał jego sztuki magiczne i sam był koksem. A ma tylko kulę ognia, co jest beznadziejne. Lepiej sobie iść. Dobrze. Czy na przykład... nie, to Beliara będzie to samo chyba. Co i nosa. Wytrzymałeś może magiczną życiową starożytnej magii, chyba że on ma coś? Mgła, osłabienie. On ma błyskawicę jakąś na przykład. O, super. Dobra, weźmy sobie błyskawicę. Będziemy mieli dwa spele, więc świetnie. Dobrze, mamy błyskawicę. Mamy 41 punktów nauki jeszcze, wow. Okej, okay, no i co? Błyskawica, moi drodzy. Błyskawica, lanca z czystej energii. O, całkiem ona widzę. Prastara wiedza 50. Chwila, to ma od 15 do 3... Ach. W sumie chyba taki sam damage nawet zadają. Albo po prostu, żeby nie być monotematycznym, sobie ją zapodam. Tylko, że ją zapodam sobie zamiast na przykład pochodni, bo i tak pochodni nie używam. Ale ja, a właśnie, jeszcze ją przeniosę w sumie, pozamieniam troszeczkę miejscami. Zrobimy tak. O, jak ta czwóreczka wygląda teraz? Aha, coś takiego. No dobrze, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w walce. Okej, okay. Trzeba znaleźć teraz ludzi, których mi polecił ten cwaniak, więc zdobądź informacje. Powinienem porozmawiać z Nikolasem, Rudolfem, Sylwestrem i Garanem. Okej, okay. To są jakieś ludzie, którzy gdzieś tutaj prawdopodobnie sobie żyją. Chwila, czy to nie jest ta świątynia? Aha, tam siedzi w środku ten ork cwaniaczek, dobrze. Jest kowal, a czy ja tego kowala już nie obgrabiałem? A nie, tego kowala jeszcze nie obrabiałem, to ciekawe. Znaleźliśmy innego kowala niż tego co ostatnio, mój Boże. Dobra, mniejsza z tym. Olać tego kowala. Trzeba znaleźć tych ludzi, którzy nie mają pojęcia, gdzie będą siedzieć. Prawdopodobnie w jakiejś chacie może. Tu sobie siedzi najemnik. Bez sensu. Gdzie oni mogą być? Jak myślicie? To będą raczej ludzie. Chociaż nie, on mówi, że się zaprzyjaźnił z jakimiś tam orkami chyba. Ten w ogóle gdzie stoi, no nie? Dobrą miejscówkę sobie znalazłeś, cwaniaczku, chociaż ci na łeb nie kapie. Nic. Ten deszczyk trochę mnie wkurza. Czy jest tu jakieś wyrko? Glebnąć się gdzieś mógłbym? Jakiś siennik, czy jak to tam? Miesza. Ale dobrze, w sumie to chyba przechodzi już to badanie. No dobra, więc tak, teraz będziemy szukać ludzi sobie. To jest w ogóle już... śmieszne jest to, że tutaj już jest normalnie morze praktycznie. Oczywiście nie chcę spaść tam na dół, bo nie będę wiedział jak wyleźć, więc nie ryzykujmy tutaj. Pobiegamy, może znajdziemy kogoś z imieniem. O, jakiś magazyn. Fajnie. Co to za magazyn? O, tam widzę jakiegoś typa. W ogóle węże mają w środku w magazynie. Nikt się nie przejmuje w ogóle tym wężem. A nie, to jest jakiś ryneczek chyba. Znaczy tak wygląda troszeczkę ryneczku, a to... Tam jest arena. Właśnie, miałem na tej arenie powalczyć troszeczkę. Tak już w ogóle. Było, nie było. A czekajcie, czy tutaj ten co pilnował, on będzie coś do nas miał? Tu jest wszędzie niewolników, strażników, dużo. Okej, okay, ale tu byli ziomkowie, którzy... Drud... Levis, Harman, Steiner. Chwila. Levis, witaj, wykonuję pewne zadanie. Czekajcie. A, bo on opowiada im ogólnie jakieś tam
jak walczyć i tak dalej chyba. Coś tam słyszałem, że jak Mora. Mora sprawia kłopoty, to ją zabij. A, no to super. Musimy im pokazać, czym jest siła. Okej, okay. Witaj, wykonuję pewne zadanie. Czy ktoś może udzielić mi informacji? Zadanie? Wszyscy bezmyślni wojownicy. Wykonuję. Zabawny jesteś. Hehe, no taki śmiech. A, wyzwanie. Miesz się z kimś, przygotował walkę. No okej, okay. A ten? A ten cwaniak, co tam z tyłu siedzi, to co? Drut, witaj, wykonuję pewne zadanie, szukaj informacji. Nie mogą tędy przychodzić, ten Rosja. Jestem mistrzem wojowników. Pozwolę ci iść. Chętnie rzucę się twarz. Aha. Ja pójdę ci na arenie. Tak szybko z byle kim. Okej, okay, musimy zawalczyć. Dobra, więc ten, Steiner, chce stoczyć pojedynek. Dostałeś półbiorkową pięścią? Jesteś pewien? No raczej. Jestem pewien. Oto zasady obowiązujące na mojej arenie. Oni są silni. Jesteś pewien, że chcesz z nimi walczyć? No to dobra zasada, jestem, widzę. Jestem tego równie pewien, jak tego, że moja pięść trafi cię w czerep, jeśli wkrótce nie odbędzie się pojedynek. Och, dobrze. A brzmiesz się z Harmenem, czy jak mu tam. Okej. Okay. Dobra, mamy zadanie. Nie wiem, czy Lanso sobie, znaczy tym, Kosturem sobie poradzę z tym cwaniakiem. Może się uda. Ja mam trochę większy zasięg na szczęście, ale on troszeczkę lepiej walczy mimo wszystko. Okej, okay, oczywiście ja tutaj teraz improwizuję troszeczkę. Ponieważ ja Kosturami nigdy nie walczyłem w Gotiku. Może się jednak uda, bo to nie... No wydaje się, że wygramy z tym cwaniakiem, ale zresztą będzie gorzej. O mój Boże! No właśnie trafiony i to mnie boli, nie? O, teraz się powinno udać. No wow, czemu on się tak dobrze blokuje? O, obezi! O, ale było blisko! Udało się pokonać tego cwaniaka. Jest szał. Ja bym poszedł spać. O, ale było blisko. Nie, ja nie mam szału. O, łóżeczko. Ale fajne łóżko. Wow, w takim chyba, jest, chyba jeszcze nie spaliśmy w takim łóżeczku. Ale to była masakra. Kurde. Jej, Kostura się ciężko walczy. A chyba jak będę chciał magią zbić, to będzie lipa. Okej, okay. O, niewolnik postanowił. Szybko to zakończ. Jesteś takim kiepskim wojownikiem? Dobra, on może o złodziejstwie. Niewolnik słucha, jak się zabija Mory. Kolejny pojedynek, tak zrobię. Pokonaj Lewisa. A, ale masakra, czuję, że będzie lipa. Zobaczmy, czy magią mi się uda coś zrobić. Oczywiście nie będę podpalał ich, bo jeśli któryś z nich zginie, to będę miał lipę. Dobra, Lewis. Tak, a ten cwaniak co tu na tej arenie robi, gdy ja się biję? Dobra, na szczęście mogę bić się z magii, więc spoko. Jest okej. Okay. Oczywiście końcówkę chyba boję się, że magia zabija tak samo jak było w innych gotikach. Oby nie. Dobra, wyciągnę teraz Kosturę, go wykończę. O, wow, dostałem. Bezi! Bezi! Mocno bij go! No bij go! No kurde, Jezu! Bez sensu. Przecież on miał 0 HP. Jakim cudem on zjechał nam całe w chwilę? Bezi nie umie się bić. Ja się biję dobrze. Kurde, od razu będę tego cwaniaka załatwił. Ale oczywiście nie, będzie musiał wszystko skopać. Nie, wkurzające jest to, że po prostu tutaj obrona działa jakoś tak krzywo. Że wystarczy trzymać, prawie przez myszy się nie przebijesz, a potem ginie. No i oczywiście... O, fucking! Biegaj w kółko, Bezi! Chwila, a na przykład taka czwóreczka, jak wygląda? Aha, po prostu jakoś takie... Jakieś dziwne odgłosy, wydaje. Dobra, zobaczymy, czy po prostu z magii, jeśli gościa wykończę, to nic się nie fochnie na mnie. O, jednak nie. Czyli magia zabija, tak jak we wszystkich innych częściach. Będziemy musieli niestety zjechać go do poziomu małego, znaczy takiego dosłownie 0 hapców i jakimś cudem trafić tym Kosturem. Ewentualnie zawsze można po prostu wziąć, założyć miecz i go mieczem pokonać. Okej, okay. Chociaż wiemy, no człowiek uczy się na błędach, czyli widzę, że tutaj, chociaż dobrze, że zachowali ten system, tutaj akurat zgadzam się z twórcami, że magia jest na tyle mocna, że może spokojnie zabić. Oczywiście nie chcę go podpalać. A bo to by było strasznie niedobre. O wow, no właśnie, przycięła mi się gra. To widzieliście to? Było takie, przyciął się obraz. Ja puściłem myszkę w odpowiednim momencie, ale przez to przycięcie naładował się pełen spell. No i niestety ork został zabity. Po raz drugi.
Ach, masakra. No dobrze, ale chociaż wiem, że mogę walczyć magią, więc pójdzie lepiej na pewno. Gorzej z tą końcówką HP. Jak sami widzieliście, cały HP mi kolej zjechał dosłownie w jednym kombosie. Ojojojojoj. Ała, ała, ała. Cwaniaku. Uważaj sobie, bo... No kurde, ała, ała, no nie bij mnie. A chwila, przecież z Harmanem już walczyłem. No raczej, że ja z Harmanem walczyłem. Dlaczego mi tak jakoś dziwię? No, aha, chyba mi wczytało po prostu save'a z tego. Oh, fucking, ale to jest głupie zrobione. Patrzcie, jeśli zrobię szybki zapis, to wczytywanie szybkie mi wczyta szybki zapis, a nie ostatni zapis, jaki był w grze. Bez sensu. No nic, ale dobrze, że to zauważyłem chociaż, ponieważ bym stoczył walkę niepotrzebnie. Całą, jedną. Ech, ta arena jest bez sensu. Teraz tylko czas, który bym mógł poświęcić na jakieś fajne zadanka. O właśnie. I mamy już walkę. Oczywiście tak, musimy uważać, bo on jest mocny, naprawdę. Ta jego kosa. Czekajcie, wiecie co? Może ja wyciągnę sobie miecz. Chociażby właśnie ten mieczyk. Okej, teraz musimy znowu gościa próbować wykończyć z magii. Schowam sobie na razie kostur, ponieważ i tak będę musiał gościa wykończyć. Właśnie, dobra, jeszcze jeden strzał mogę zaryzykować, tak. I nie, 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 miecz, miecz będzie wyciągnąć, miecz. Okej, okay. Super. Dobra, i teraz błagamy o to, aby się udało. Tak, udało się od razu. Super, no i o to właśnie chodzi. Dobra, udało się. I teraz będę walczył jeszcze z mistrzem, tak. Dobrze. Ten cały czas gada o tym samym. I cały czas gada do niewolnika. Biedny niewolnik się nasłucha, jak to mory są złe i jak je trzeba zabijać. A sobie siedzi, zupkę wcina. No kurde, bitch please, ja tu jestem bogiem i w ogóle, nie? O, proszę bardzo. A nie, dobra, z jakiegoś wiadra piję. Zmierzył się z mistrzem. Wiem, że na pewno tego chcesz. Mam nadzieję, że szybko to zakończy. Kto zakończy? Ja to zakończę? No, gdzie jest ten mistrzu? Drud, pozwolę ci wyciągnąć broń. O Boże. O, nie trafiłem za tego. Nie, będzie, znowu się gra przycięła. Boże, spłonie ten drud. Trzeba uważać, bo to kurde, to podpalenie to jest kurde niebezpieczny spell. Jeśli mora sprawia kłopoty, to ją zabij. O, źle zrobiłem. Znowu jedynkę ja kliknąłem. A chciałem wyciągnąć moją super koszę. O Boże, ale zginę. Jep, jep, jep. O. O, Bezi! O, Bezi! Jest pięknie, ale się udało. A już miałem krzyczeć, że Bezi, trolu, coś nie tam, coś tam. Nic więcej. Udało nam się, pokonany został mistrz. Zrobione. Nauczysz mnie walki? Cztery mikstury lecznicze, czemu za te areny dostaje się takie gunwo? Nauczysz mnie. Boże! Okej, okay, o, on tu może wszystkiego uczyć o walce. O, oczywiście. Pokaż mi, jak się leczyć. Fajnie, ale niestety... Nie jestem w stanie się chyba tego nauczyć. A, jeśli mora sprawia kłopoty, to jej przywal. Nie zapomnij jej obrabować. Jaki tekst? Dobra, idę spać razem z pięknymi zwłoczkami ludzi, którzy poumierali i nikt nie chce ich powynosić z tego. Dobrze, udało nam się... O, nie, znowu deszcz. Deszczowy odcinek normalnie. Okej. Okay. Arena zaliczona. Czekajcie, czy teraz wybacz, będzie ktoś chciał ze mną gadać? Czy jesteś mistrzem wojowników, czy mistrzem kretynów? Jakie teksty! Weź jaki ham! O Boże! Okej, ale widzę czegoś ze złodziejstwie. Jak nauczyć. Chcesz się nauczyć śmiertelnego ciosu? Po raz pierwszy coś takim słyszę. Mory z lasu walczą jak nędzni tchórze. Okej. Okay. Wojownicy wszędzie. Czy ja znajdę typa, który ma na imię jakieś imię? Z kim się zaprzyjaźnił mój kumpel, którego tutaj już nie ma? Chyba nie wiem. Ciężko będzie znaleźć. Chyba, że siedzą w mieście, te cwaniaki. A, prawdopodobnie możliwe, że siedzą w mieście. Zresztą za chwilę się okaże, czy tutaj jest ktoś elitarny wojownik i szaman orków. Możemy handlować z szamanem. O, on ma kostury. Ma kostury druida, maga i maga. Wody, o. O, ten wydaje się fajny, ale strasznie dużo prastarej wiedzy potrzeba. A mnie nie, ja niestety... O jaj, on ma jakieś fajne spele. Koszt many 250. Ognisty deszcz ma... Ma jakieś słowo dominacji. Musisz ze mną podążać, rzekł Innos, a ludzie go słuchali. Ciekawe za ten. Głosowiony oręż.
O kurde, on ma zwoje błogosławionego oręża. Fajne to by było, gdybym... Ojej, te spele można normalnie kupić? Ten spell można było w Gothicu 3 dostać jedynie z ciężkiej skrzyni, o ile dobrze pamiętam. Okej, ale tak poza tym, no ma dużo różnych fajnych speli, które by można było kupić, a... Czekajcie. A, bo elitarny ork. Zastanawiam się, dlaczego gadał przed chwilą, no teraz już nie chcę. Ile kosztuje taki deszczyk? 2000, o mój Boże! Ale hajsu! Okej, oczywiście kostur wyciągnę. Znaczy, założę go sobie. Okej, no i wejdźmy do miasta. Ja za chwilę będę i tak kończył odcineczek. Ale fajnie. O, Nikolas, czy ja z tobą przypadkiem właśnie nie mam zagadać? Pytaj o to chcesz. Słyszałeś okay. coś o czarnym magu przebywającym w tych stronach? On wszystko widzi i słyszy. Gdzie mogę go znaleźć? Wszędzie. Bądź ostrożny. Aha, to super. Naprawdę dużo się dowiedziałem. Masz coś lepszego do roboty. I znowu kolesie. Kolesie tutaj przechodzą mutacje dosłownie chwilkę. To jest śmieszne w sumie. Okej. Okay. Ja tu widzę dużo różnych przedmiotów, znaczy się mijaczy. Okej. Okay. Teraz sobie zgrabuję. Chyba, że ten cwajek mnie za chwilę dorwie. Na szczęście nie. Okej. Okay. Tutaj widzę jakieś... O, wytrychy nawet. Oczywiście zbiorę sobie wszystkie jakieś rzeczy, które mogą mi się przydać. O, surowa stal nawet tutaj była. Wow. Gdybyśmy byli kowalem, byśmy mogli coś zaciukać. Okej, okay. Więc pogadałem... O, paczuszki z bronią! Ojej, aż się wystraszyłem, że właśnie będzie się dobrać. Dobra, ty miałeś Nikolas. Czy ja sobie miałem pogadać? Z Nikolasem? Okej, okay. Rudolfem Sylwestrem Garanem. Rudolf Silvest Garan. Okej, okay. Kimkolwiek by oni nie byli, trzeba ich znaleźć i z nimi zagadać. O, Rudolf, chyba ciebie muszę z tobą pogadać. Chętnie pomogę. Słyszałeś coś o czarnym magu przebywającym w tych stronach? O, na samą myśl o nim mam dreszcze. Co możesz mi o nim powiedzieć? Jest wcieleniem zła, zdolnym zadać każdemu niewyobrażalne cierpienia. Gdzie mogę go znaleźć? Nie możesz, to on znajdzie ciebie. Dziękuję. Aha, to fajnie. Okej, okay. Już mamy dwóch... Stój, Garan. Człowiecze. Przyjacielu. Czy myśmy się kiedyś nie spotkali? Nie, to był mój brat. Dobrze. Czego chcesz? Nie kojarzę Garana. Podobno w tych stronach przybywa czarny mag. Słyszałeś coś o nim? Chyba masz mnie za głupka. Uciekaj, zanim użyjecie jako dodatku do gulaszu z bizona. Ojej. Spokojnie, przyjacielu. Pójdę sobie, lecz nim to zrobię, wyjaśnij mi, dlaczego generał stoi na warcie. Jesteś generałem, prawda? Wyglądasz jak generał. Jak ktoś ważny. Ktoś, kto wie wszystko o tym obozie. Jestem pewien, że wszystko wiesz. Na przykład, co w waszym obozie robi mag? To prawda, że wiele wiem. Pozwól, że cię poprawię. W naszym obozie nie ma czarnego maga. Przynajmniej teraz. O, nie ma go. Ciekawe. Co wieczór opuszcza obóz i śpi na wzgórzu. Zdala od obozu. Też, że nienawidzi hałasu. Szczerze mówiąc, to wydaje mu się, że rzuca zaklęcia z jakąś czarodziejką. If you know what I mean. Dokładnie. Dobrze. To ciekawe w ogóle, nie mam pytań. Wpadnie kiedyś. Czy ty i twój brat nie macie niczego do roboty? Rzucają zaklęcia. Wiecie, jak się rzuca zaklęcia w samotności z jakąś ładną czarodziejką. Nie no, w ogóle dobry Garan, fajny całkiem. Czekajcie, czy jeszcze z kimś? Dobra, dobra. Już. Nikolas, Rudolf, Sylwester jeszcze jakiś. Sylwester Stallone. Trzeba znaleźć Sylwestra. Gdzie jest Sylwester? Nie mam pojęcia, kim może być ten Sylwester. Tutaj sobie siedzi Torus. Czy Torus będzie mi teraz widział, jak będę chciał brabić jakąś super ciężką skrzynkę? Zrobię szybki zapis. Śmieszne, że Torusa można wykończyć, ale niestety w taki ciężki sposób. Czekajcie. Tu. Hej, łapy precz! Okej, okay. Więc od razu się wczytuję. A, ja zrobiłem normalny zapis, dlatego wczytywanie mi dużo nie da. Kurczę, wkurzające to jest. Ser, musiałem się przyciągnąć. W sumie to nagrywam strasznie z rana ten odcineczek, bo nie było. Niestety tak jakoś mi się stosować nie chciało. Wcześniej, pospałem sobie. Pewnie dopiero później będzie ten odcinek, jak chciałem być, żeby na rano był.
a niestety będzie dopiero po południu pewnie. No nic, tak, ja mówiłem, wczytało się, oczywiście szybki zapis się wczytał, z bez sensu, to jest naprawdę gówniane trochę. Okej, okay. Aha, bo wczytuję pewnie pierwszy zapis z listy, a pierwszy zapis z listy to zawsze jest szybki zapis. Ostatni z szybkich zapisów, dlatego lipa. Okej, okay, tą ciężką skrzynię będzie trzeba obrabować po prostu tak, że uśpimy Sonika. A właśnie, muszę kupić sobie sen i otwieranie zamków. Też jakaś chyba porada od jednego z użytkowników, dziękuję tam, znaczy z widzów. Właśnie, żeby te dwa zwoje zawsze mieć w pogotowiu, bo nie wiadomo właśnie, kiedy może trafić ciężka skrzynia kryta albo jakieś zamknięte... O, czekajcie, on teraz stoi plecami. Czy naprawdę jeśli teraz będę chciał spróbować otworzyć, to on się fochnie? O, widzicie, udało się. Na szczęście. I mamy zabójcę sorożców. I on się nie fochnął na nas, tak? Nie, ale super, udało nam się jednak tą ciężką skrzynię otworzyć. Stał do nas plecami po prostu i się udało. Wow, jestem zadowolony teraz. Udało na szczęście się. Dobrze, jeszcze jednego cwaniaczka trzeba znaleźć. Który będzie miał imię? Sylwester. O, znaleźliśmy od razu. Witaj, obywatelu, potrzebuję informacji. Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Słyszałeś coś o czarnym magu przebywającym w tych stronach? O tak, bardzo dobrze go znam. Powiadasz? Oczywiście, w dzieciństwie byliśmy przyjaciółmi. Wow. Naprawdę? Dlaczego współpracuje z Torusem? Planują przejąć całą Myrtanę. Skąd to wszystko wiesz? O, Torus mi powiedział. Naprawdę? Pewnie on też jest twoim przyjacielem z dzieciństwa. Oczywiście. Ciężko w to uwierzyć. Braliśmy udział w wielu bitwach. Byłem z nim, gdy walczyliśmy z królem Robarem. Rozumiem. Dziękuję za informację. Nie ma za co. Zawsze służę informacjami. Dobrze. Z informacji wynika, że właśnie Czarny Mag pomaga Torusowi w zawładnięciu w ogóle Myrtaną. Nie wiadomo za jaką cenę. I spotyka się z jakąś niby czarodziejką gdzieś na wzgórzu. Nie wiem, czy to jest poprawna informacja, ale jeśli tak, trzeba będzie wybrać się i zobaczyć, co ten cwaniaczek robi. Oczywiście wybierzemy się nocą, tak jak mówił tamten cwaniak. Nocą on gdzieś wybywa z ładną czarodziejką. Więc to różnie może być. Niestety będziemy musieli przeszkodzić Czarnemu Magowi w jego różnych sprawkach, ale to wszystko zrobimy w następnym odcinku, w tym się już z wami żegnam, dzięki za obejrzenie, mówię Robin Skateboard, no i ruszamy, widzicie, z fabułą całkiem dobrze nam idzie, już niedługo zobaczymy, co nam się potoczy dalej, no nic, ja też jestem ciekaw, ponieważ no nie przyszedłem jeszcze z Zmierzchu Bogów nigdy do końca, więc zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, cześć, mówię Robin Skateboard, do usłyszenia, mamy nowy czar, pokazałbym go wam, w sensie zapisałem, to mogę wam pokazać, na pełnej mocy leci taka wiązka właśnie. Aha, po prostu strzela takimi wiązkami. Całkiem śmieszne. O, widzę, że wszyscy mają wywalone na mnie. I to ostro. Hihi, pokodamy sobie szamana jeszcze. O, dostałem w plecy. Nieee, szaman musi zginąć. Pum, było blisko, dobra. Trzymajcie się, cześć, mój Skyward. Pa, pa.